They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Przyjaciele bajek. W liceum Ever After High nadeszła wiosna. Sprawy sercowe zaprzątają teraz wszystkie myśli uczniów. Royalsi z royalsami, a rebelsi z rebelsami. Obawiam się, że to nie jest aż takie proste. Spójrz na Huntera i Ashley. To, że miłość i przeznaczenie nie zawsze zmierzają w tym samym kierunku. Amora i Dexter Charming. Oh. Amora, córka Eros. Amorka i Dextus. Cześć, Amora! Dexter, syn księcia z bajki. Czy to miejsce jest zajęte? Tak. To znaczy nie, nikt tutaj nie siedzi i tak, ty możesz tu usiąść. Dzięki. Cisza ma być w bibliotece. Złe bibliotekarki przyrodnie są takie wredne. Tak, tydzień temu kazały mi skatalogować cały dział zakazanych książek. No i patrz, co znalazłem. Historia dnia zakochanych serc. No dzięki, Dexter, jesteś taki słodki. Podsumowując, za każdym razem, kiedy ktoś opowiada bajkę... Panie dyrektorze! Moja dobra, właśnie układam przemówienie. Miłość nie może czekać! O czym ty właściwie mówisz? O dniu zakochanych serc! Skąd wzięłaś tę książkę? Znalazłam w niej opis tego naprawdę wyjątkowego święta, które przypomina nam o tym, abyśmy zawsze podążali za głosem serca. Ale nikt już nie obchodzi tego święta od wielu lat. I nikt nie będzie go obchodził. To głupie święto jest niebezpieczne. Ale... Dla niektórych uczniów może stać się pretekstem do ucieczki przed ich przeznaczeniem. Może dzień zakochanych serc jest... Słuchaj, zabraniam ci o tym rozmawiać z koleżankami. Czy wyrażam się jasno? Tak jest. Nikomu o tym nie powiem. Dzień zakochanych serc? Briar Beauty, córka śpiącej królewny. Nie kumam tego. Kalambury! 48 słów. Święto, które było obchodzone w świecie bajek i które zachęca nas do tego, byśmy słuchali głosu serca. Ale dyrektor Grimm nie chce, żebyśmy o nim wiedzieli. A ty uważasz, że powinniśmy je obchodzić i urządzić sekretną imprezę z okazji Dnia Zakochanych Serc? Dlaczego tego nie powiedziałaś? Ponieważ dyrektor Grimm zabronił mi o tym z wami rozmawiać. Sekretna impreza? A jeśli Grimm nas przyłapie? Nie przyłapi. Posłuchaj, to będzie najbardziej czarowna impreza od lat. To fakt, że urządzam najbajeczniejsze balanszki. Tak! Robisz sekretny bal zakochanych serc! Sekretny bal zakochanych serc! Sekretny bal! Lepiej, żebyś tak nie krzyczała. No wiesz, w końcu to tajemnica i w ogóle. Robin Hooda. Moje bajce! Przestań! Duchess Słon, córka księżniczki Łabędzi. No chodź! Oni poszli tędy. Nareszcie zdobyli jakiś dowód? Dlaczego tak się uparłaś? Bo uważam, że to kompletnie nie fair. Ashlyn łamie królewskie zasady, spotykając się z Hunterem, ale i tak będzie mieć swoje szczęśliwe zakończenie, a ja nie! To co, masz jakiś plan? Nie liczysz chyba, że ich zaskoczymy w jakiejś romantycznej scenerii? Hans, syn myśliwego. Ashlyn Ella, córka Kopciuszka. Powiedz ser! A niech to szlak!
Cześć, Duchess. Sparrow, nie zauważyliśmy was. Co wy tu robicie? Oboje macie przeklapane! Ashlyn, Hunter, myślę, że pytanie powinno brzmieć, co wy tutaj robicie? Macie potajemną romantyczną sadzkę? Musimy znaleźć jakieś lepsze miejsce na piknik. Proszę, nie opowiadajcie nikomu, że Hunter i ja potajemnie się spotykamy. Tak, wow, no cóż, i tak powiem. Aż to dramatycznie obniży twoje królewskie notowania. Ale nie przejmuj się, zajmę twoje miejsce i twoje żyli długo i szczęśliwie. Wpadka! Koniec księżniczką! O, wow, wow! Cicho bądź! Drodzy baśniowi przyjaciele, w tej części programu Lustrzany Świat pomagam wam rozwiązywać różne problemy miłosne. A zatem, nieśmiały tajemniczy, co ci leży na sercu? No cóż, ja... Dex! Bo w pewnym sensie... Nie, w sumie bardzo tak podoba mi się dziewczyna imieniem Raven. Raven Queen? Serio? Podoba ci się Raven Queen? To znaczy Rachel. Rachel, tak? Podoba mi się taka jedna Rachel. No dobrze, Rachel. Czyli ona podoba ci się. W czym leży problem? No, kiedy jestem obok niej, zaczyna mi się plątać język. O, rozumiem. A może spróbuj przelać swoje uczucia na papier? To jest odlotowy pomysł. Napiszę do niej wiersz miłosny. Dzięki, Amora, jesteś boska. Pa. Nie ma za co. Cześć, Applewhite, córka królewny Śnieżki. Dzień zakochanych serc! Czy to nie jest totalnie bajeczne? Kiedyś to było ważne święto w królewskim kalendarzu. Och, miłość. Znaleźć przeznaczonych nam książąt. Jasne, tak. Hej, skarbie, co ci jest? Możesz mi powiedzieć, przecież jesteśmy przyjaciółkami do końca świata. Nie jestem pewna, czy ty mnie zrozumiesz. Mów! Chodzi o kłopoty sercowe? Hej, ale mi się pić chce. Skoczę do czarka Wejki kupić dla nas duże kokos latte. Podwójna pianka i dodatkowy karmel, prawda? Pracujesz tu? Chcę takie buty w rozmiarze 74. Tymczasem Dexter skończył swój wiersz miłosny, a Raven postanowił poczekać, aby zobaczyć jej reakcję. Co to jest? Raven Queen, córka złej królowej. To chyba wiersz miłosny. Sekretny liścik! Madeleine Hatter, córka szalonego kapelusznika. Czy może być coś bardziej kapelustycznego? Ale kto go napisał? The Charming? dziewczyny? Darin Charming, syn księcia z bajki. Daring? Nie miałam pojęcia, że coś do mnie czuje. Co tam, Braidak? Ojejku. Miłość jest bardzo... skomplikowana. Tak, skomplikowana. Po niefortunnych wydarzeniach w dniu ceremonii dziedzictwa niektórzy uczniowie kwestionują część naszych szkolnych legend. Może gdyby jedna z uczennic za pomocą lusternetu udowodniła, że szkolne legendy są prawdziwe? Genialny pomysł! Udowodnię w swoim programie, że tak jest! Witajcie, drodzy przyjaciele z bajek! Jest ze mną dzisiaj nasza Cedarwood, która pomoże mi udowodnić, że jedna ze szkolnych legend jest totalnie prawdziwa! Łzy troli są doskonałym szampunem! A niech cię korniki! Może użyłyśmy go za mało? Zaraz powtórzymy eksperyment! Blondie, przestań! Widzicie? A nie mówiłam? Jesteśmy w czarodytorium, aby potwierdzić kolejną ze szkolnych legend, że olbrzymy są złymi tancerzami. Pomoże mi w tym Duchess Swan! I Tiny! I raz, i dwa! Ale my mamy udowodnić, że legendy są prawdziwe! Że olbrzymy nie umieją tańczyć! Och, moje oczy! Nic nie widzę! Jestem cały. Ta legenda jest faktem! Z pomocą Sparrowa Hooda zamierzam was przekonać, że granie właściwej melodii sprawi, iż lękliwy gryf opuści swoje gniazdo.
Cio, Akysz, uciekaj stąd! Kupcie moje demo w Lusternecie! To kompletny oto... Dyrektorze, nasz program odniósł sukces! Mam jeszcze tyle bajecznych pomysłów na kolejne odcinki! Udowodnimy, że jednorożce są naprawdę agresywne i że pędy fasoli mają ostre ciernie! They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.